Jeżeli chodzi o pana doktora Michała Krajskiego, są trzy książki. Dwie jego autorstwa, jeden to jest wywiad. Książka związana z dzisiejszym tematem. Książka Michał Krajski, Rodzina, Ostatni Bastion. Myślę, że bardzo ważne poruszenie spraw właśnie z pogranicza polityki rodzinnej, filozofii, religii i tak dalej. Druga książka, gdzie Krajski junior trochę idzie w ślady Krajskiego seniora, Luter i Różokrzyżowcy, czyli znowu z pogranicza, że tak powiem, sekty Różokrzyżowej i jej wpływu także na współczesny posoborowy kościół oraz bardzo ciekawy wywiad Michała Krajskiego z księdzem Tomaszem Jochemczykiem, księdzem tradycji katolickiej pracującym we Włoszech w diecezji Albenga Romana, gdzie do tej pory jest wiele parafii, gdzie się odprawia jedynie mszę świętą trydencką, przedsoborową. Bardzo ciekawa rozmowa właśnie, którą przeprowadził Michał Krajski z księdzem Tomaszem. Natomiast temat z wykładu, który wygłosi, krótkiego, 25 minut, tak żeśmy się umawiali, Michała Krajskiego, monogamiczna rodzina, podstawą cywilizacji łacińskiej. Witam cię serdecznie, proszę bardzo. Dzień dobry, szczęść Boże, gdybym mówił za cicho, to proszę mi zwracać uwagę. Na początku bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony do tak znamienitego grona, to dla mnie zaszczyt i też wyczytałem ostatnio takie zdanie u Feliksa Konecznego, że Polską powinni rządzić katolicy rzymscy cywilizacji łacińskiej i stąd też z Rafałem wczoraj w tym budynku nagraliśmy taki filmik właśnie dlaczego popieramy pana Grzegorza Brauna jako tego właśnie przedstawiciela tej cywilizacji i z nim wielkie nadzieje pokładamy. Zacząłbym może od tego, że co już na pewno było powiedziane, więc to tak tytułem wprowadzenia i powtórzenia, że dla Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska jest oczywiście najdoskonalsza, jest tworem Kościoła katolickiego, dlatego że gwarantuje postrzeganie ludzi jako osoby, a z tym wiąże się szacunek dla jej natury, wolności, własności prywatnej, uznanie autonomii rodzin, prymat wartości duchowych nad materialnymi, rozdział prawa prywatnego i publicznego, podział władzy na duchowną i świecką, ukształtowanie świadomości narodowej i historycznej. I zauważmy, że dla Feliksa Konecznego droga do tego wiedzie przez uznanie monogamicznej rodziny. I tu taki cytat. Kamieniem węgielnym cywilizacji łacińskiej stała się monogamia dożywotnia. Zacząłbym może od monogamii w społeczeństwie pierwotnym. To jest ważne dla Feliksa Konecznego i ważne dla późniejszych jego przemyśleń. Zauważmy, że Fryderyk Engels w dziele Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa napisał, że na początku rodzina nie była monogamiczna. I to jest bardzo ciekawe, bo książka ta ma pod tytuł w związku z badaniami Louisa Henry'ego Morgana. A Louis Henry Morgan to był taki amerykański antropolog kulturowy, historyk, jeden z przedstawicieli ewolucjonizmu w naukach społecznych, który był badaczem historii i kultury Irokezów. W 1847 roku największy irokeski szczep Seneca przyjął go w poczet członków plemienia. I w 1877 napisał swoją najgłośniejszą książkę Społeczeństwo pierwotne, gdzie opisał na podstawie tych społeczeństw rozwój cywilizacji i stwierdził, że od dzikości następuje przejście do barbarzyństwa, a później w końcu do cywilizacji. I wymienił Morgan takie pewne stadia rozwoju tego pierwotnego społeczeństwa. Napisał, że pierwszy stopień to jest promiskuizm, czyli brak norm regulujących seksualność. Wszelkie zachowania są praktykowane, dozwolone. Później jest rodzina kazirodcza,
Później jest rodzina punalna, czyli pewien rodzaj małżeństwa grupowego między rodzeństwem, swoboda seksualna. Później jest rodzina symbiazmiczna lub parzysta, nietrwałe małżeństwo monogamiczne. Później jest w końcu rodzina patriarchalna, oparta na małżeństwie, w którym rządzi mąż nad wieloma żonami. I na końcu jest rodzina monogamiczna, a więc rodzina monogamiczna jako taki efekt długiego rozwoju. I Engels, opierając się na tym, później Marx, komuniści uważali, że właśnie to jest, rodzina monogamiczna to jest coś nienaturalnego, niepierwotnego. Engels dodaje, że rodzina monogamiczna pojawiła się wtedy, kiedy ojciec, mężczyzna, mąż chciał przywłaszczyć sobie nienależny mu majątek i uczynił z tego majątku żonę i dziecko, uczynił elementem tego majątku, i w związku z tym właśnie to był tylko sposób, rodzina monogamiczna, na to, żeby popierać własność, rozwijać własność prywatną, co dla Engelsa i Marxa było tak bardzo szkodliwe. I zauważmy, że dla Engelsa i Marxa w społeczeństwach pierwotnych miał panować komunizm, jeszcze prymitywny, ale komunizm. I te poglądy były później wielokrotnie krytykowane jako skrajnie nienaukowe. To w Polsce robił choćby Bronisław Malinowski, który w książce Życie seksualne dzikich podważył w ogóle te badania, pseudobadania, w których on opierał się na jakichś wybranych doświadczeniach i to sobie bardzo tak tendencyjnie opisywał, ale też Konieczny do tego Morgana się odwoływał i pisał o tym, że faktem jest, że na początku była monogamia. I już nie można mówić o rzekomej, pierwotnej, bezwładnej gromadności bez narażania się wprost na śmieszność. I tutaj powoływał się na różne ludy, ale przede wszystkim pisał o pigmejach, którzy są i w Afryce Środkowej, i Południowej, i w Azji Południowej, na Malakce, na Wyspach Andamańskich, na Filipinach, w Nowej Gwinei, i tam wszędzie u tych pigmejów, którzy są takim ludem o długim rodowodzie, którzy od tysięcy lat egzystują, no to jest bardzo wyraźna monogamia. I zresztą pewnie, że znajdziemy lewicowych badaczy, którzy postawił zupełnie inne tezy, natomiast Konieczny, myślę, podchodził do tego zdroworozsądkowo i pisał tak, że poligamia nie jest sytuacją naturalną. Dlaczego? Bo w społeczeństwach z reguły, no w zasadzie zawsze, nigdy nie ma nadmiaru kobiet. Mniej więcej to się jakoś rozkłada i w związku z tym trudno sobie uzasadnić, jak by się mogła w ogóle pojawić poligamia. Nie dla każdego tych żon by wtedy starczyło. I Konieczny zwraca uwagę, że to się pojawiło podczas wojen między plemionami, kiedy to mężczyźni brali jako jeńców wojennych kobiety, i wówczas siłą rzeczy pojawiła się poligamia i ona się wiązała z tym, że kobiety stawały się własnością tych mężczyzn. Nie miały swoich praw, były ich nałożnicami, niewolnicami. A więc Konieczny mówi, że nadmiar właśnie musi pochodzić z zewnątrz, z jakichś przyczyn, zupełnie spoza wspólnoty. I podobnie jest z poliandrią, tylko Konieczny mówił, że niewiele wiadomo o poliandrii, o sytuacji, kiedy to kobieta ma wielu mężów. Natomiast też możemy sobie wyobrazić, że teoretycznie w podobnym procesie przez wojny, kiedy mężczyźni giną, kiedy nagle się okazuje, że w plemieniu jest większość kobiet, no to siłą rzeczy kobiety przejmują władzę, a później znowu w ramach jakichś przejmowania jeńców i wojen mogą z tych mężczyzn czynić swoich niewolników i kolejnych mężów. I też Konieczny pisał, że obok monogamii wyrosła szybko i poligamii, półmonogamia, którą można też nazwać równie dobrze półpoligamią. I też zwracał uwagę, że to nie jest sytuacja naturalna, że ona nie mogła istnieć w społeczeństwach pierwotnych, a pojawiła się wraz z rozwojem pewnej sytuacji. To znaczy w wielu społeczeństwach, jak na przykład w Chinach,
ale przecież też i w Izraelu małżeństwo bezdzietne to było małżeństwo jakoś naznaczone, to było małżeństwo, które się borykało z jakąś hańbą. Potomek męski był też tutaj bardzo ważny, więc jeśli nawet było małżeństwo, które miało dzieci, ale nie miało syna, no to była jakaś tragedia. I wtedy pojawiły się te zwyczaje związane z tym, że jeśli mężczyzna nie ma potomka męskiego, no to może wziąć drugą żonę, albo może spłodzić dziecko z niewolnicą. I w związku z tym pojawiły się formy takiej półmonogamii, półpoligamii, czy monogamia przestała być dożywotnia, ale to wynikało z tych konkretnych zwyczajów, z tych konkretnych okoliczności, a nie było czymś pierwotnym, naturalnym, wynikającym z normalnych relacji międzyludzkich. I oczywiście to prowadziło do tego, że kobiety stawały się znowu narzędziem, przedmiotem mężczyzny, który mógł je porzucić, który mógł je oddalić. I oczywiście jeszcze u Morgana pojawia się to przekonanie, że kazirodztwo było czymś naturalnym, pierwotnym. I w najnowszych badaniach, znaczy najnowszych jak najnowszych, powiedzmy dwudziestowiecznych, to wraca ta pochwała kazirodztwa, bo i Lévi-Strauss mówi o tym, że kazirodztwo jest czymś pozytywnym i tak dalej. Natomiast Koneczny zwraca uwagę, że w społeczeństwach pierwotnych była egzogamia, czyli zakaz zawierania małżeństw wewnątrz określonej grupy, czy to poszerzonej rodziny, czy to klanu egzogamicznego, dlatego że uważano jednak, że to nie jest to naturalne i nawet u ludów pierwotnych tworzono pewne podziały i każdy nie mógł, powiedzmy, zawrzeć związku z każdym, tylko musiał przestrzegać pewnych reguł, więc nie było tak, że to kazirodztwo było wszędzie, było czymś pierwotnym, naturalnym. I też Koneczny oczywiście tak dużo nie akcentuje tej naturalności czy nienaturalności, bo on jest historykiem. Dla mnie, jako dla filozofa, to jest bardziej bliższe, że właśnie Koneczny i jego wywody pokazują nam wyraźnie, że przekonania komunistów były oparte na zupełnie pseudonaukowych podstawach. I dalej Koneczny mówi, że system prawa prywatnego jest związany bardzo mocno z tym, czy mamy monogamię, poligamię czy poliandrię, i zupełnie inne będzie prawo familijne, majątkowe i spadkowe. I oczywiście w monogamii to tylko to prawo familijne, majątkowe i spadkowe może się rozwinąć i może nastąpić tutaj jakiś rozwój cywilizacyjny, dlatego że jeśli nie mamy rodziny monogamicznej, mamy jakiś ustrój rodowy, w której członkowie rodu są własnością głowy rodu, bądź są bardzo od niej uzależnione, to prawo familijne, prawo rodzinne nie funkcjonuje tak jak powinno, nie chroni rodziny, nie chroni spraw majątkowych i spadkowych, no bo tylko w małżeństwie monogamicznym to właśnie to prawo spadkowe, to dziedziczenie jest jakoś chronione. Jeszcze Koneczny odnosi się do rzekomego komunizmu, który miał w pierwotnych wspólnotach obowiązywać, komunizmu łowieckiego, pasterskiego, podbiegunowego, murzyńskiego. I zwraca uwagę, że na przykład mówiono o tym, że komunizm łowiecki był popularny, no bo przecież były grupy ludzi, które polowały na duże zwierzęta i się dzieliły tym, co złapały. Natomiast Koneczny zwraca uwagę, że do dzisiaj tak jest, bo na duże zwierzęta nie da się polować w pojedynkę, ale to nie znaczy, że tam był komunizm i też były różne rodzaje podziału tych dóbr. To znaczy, jeśli na przykład polowano na żubra, to później patrzono, czyja strzała go trafiła i część, którą właśnie ktoś trafił, należała do niego i tak dalej. A więc były podziały i były też oczywiście takie społeczności pasterskie, nie pasterskie, tylko społeczności, w których na przykład dzielono się ziarnem i gdzie każdy siał w obrębie własnego kawałka ziemi. Ale jeżeli ktoś miał lepsze plony, zaczynał je sprzedawać, to już rok później te plony, te ziarno mu zmniejszali, bo stwierdzano, że
to już jest ponad jego potrzeby, więc widać, on tyle nie potrzebuje. Ale jak koniecznie zwraca uwagę, to powodowało, że te społeczności nigdy się nie rozwinęły, bo żyły zawsze w nędzy, zawsze miały tylko to, co było im konieczne do przeżycia. To było dla nich niszczące. I nawet jeżeli nazwiemy to jakąś formą komunizmu, to tylko to pokazuje, że komunizm prowadzi nas do całkowitej nędzy. I Konieczny podkreśla, że emancypacja całkowita rodziny następuje tylko w społeczeństwach monogamicznych, bo tylko tam, gdzie mąż z żoną tworzą monogamiczny związek, najlepiej dożywotni, uniezależniają się od rodu i wówczas zyskują pewną wolność, swobodę, własność. I stąd też jeszcze taki cytat sobie pozwolę przytoczyć. Kamieniem węgielnym cywilizacji łacińskiej stała się monogamia dożywotnia. Historia poucza o najściślejszym związku jednożeństwa z własnością osobistą, dziedziczną. Rozluźnienie monogamii odbija się zawsze na podważaniu prawa własności. I teraz pozwoliłbym... Aha, jeszcze jedna rzecz. I tam, gdzie rozwija się rodzina, tam, gdzie rozwija się rodzina monogamiczna, a to w pełni dokonało się tylko dożywotnia w cywilizacji łacińskiej, tworzy się też świadomość narodowa i historyczna, dlatego że Kościół katolicki zawsze nauczał, że czwarte przykazanie o czci wobec ojca i matki też obowiązuje wobec ojczyzny, no bo ojczyzna to nasza ojcowizna, to jest dziedzictwo przodków, tego co nasi ojcowie i matki nam pozostawili i oczywiście naród to jest rodzina rodzin, więc tylko tam, gdzie jest rozwinięta koncepcja rodziny, tam może się rozwinąć naród i Konieczny też podkreśla, że to Kościół poprzez cywilizację łacińską wytworzył narody. I teraz chciałbym pokazać, jak na przykładzie protestantyzmu, reformacji protestanckiej, kiedy zanegowano te podstawy cywilizacji łacińskiej, jak też uderzono w pierwszym rzędzie w małżeństwo, w monogamię dożywotnią, nastąpił też gwałtowny upadek cywilizacyjny. Zauważmy, że Luther uznał, że małżeństwo nie jest sakramentem, czyli nie jest czymś wziętym z objawienia, nie jest czymś Bożym, nie jest czymś ponadnaturalnym, co koniecznie musi być dożywotnie i nierozerwalne. I co więcej, Luther w pewnym momencie pochwalił bigamię w słynnej sprawie Filipa Heskiego, który wspierał bardzo reformację i który poprosił Lutra o to, czy może wziąć kolejną żonę. I Luther na to wyraził na to zgodę, napisał do niego list. I to wywołało oburzenie wśród nawet protestantów, że on tak otwarcie popiera bigamię i wtedy Luther się zreflektował i powiedział, że na przyszłość niech o tym rozstrzyga władza świecka, a więc oddał całkowicie małżeństwo do jurysdykcji władzy świeckiej i uznał, że małżeństwo jest jedynie umową cywilnoprawną, którą więc w praktyce można rozerwać. I zauważmy, że reformacja anglikańska za Henryka VIII rozpoczęła się od podważenia monogamiczności, tej monogamii dożywotniej, kiedy to Henryk VIII zażądał od papieża, aby udzielił mu rozwodu i pobłogosławił jego kolejny związek. Kiedy papież tego nie zrobił, wiemy, odłączył kościół angielski od kościoła powszechnego, ogłosił się głową kościoła, a następnie ogłosił się właścicielem całego majątku kościoła katolickiego i majątku katolików, tych, którzy nie nawrócili się na anglikanizm, a więc związało się to z masową grabieżą i w zasadzie z upadkiem idei własności prywatnej, bo nagle się okazało nie tylko w Anglii, ale w innych krajach protestanckich, że własność tak naprawdę można odebrać pod wieloma argumentami i że ona jest tak naprawdę względna i w krajach protestanckich ta własność katolików była kradziona na masową skalę, więc z tym się wiązał ten upadek własności prywatnej. Oczywiście dla Lutra człowiek nie jest wolny, tak? Bo człowiek jest tak skażony grzechem, że w zasadzie on jest zdany na pastwę swoich rządz,
I zresztą Kalwin jeszcze to rozwinął w teorii predestynacji, o tym, że jedni ludzie są przeznaczeni do zbawienia, inni do potępienia. Nie ma tutaj wolności ze strony człowieka nawet w stosunku do Boga. I oczywiście to później było przenoszone na grunt społeczno-polityczny. I Hobbes, Thomas Hobbes, który pojawił się w Anglii, który był materialistą i ateistą, ale cieszył się wielkim wsparciem protestantów, Cromwella, który był fanatycznym purytaninem, stworzył to, napisał to dzieło Lewiatan, nieprzypadkowy tytuł, o tym, że skoro człowiek jest pozbawiony wolności, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tworzyć państwo absolutne, które wprowadzi porządek, no bo jeśli człowiek jest tak zdegenerowany, no to państwo musi wejść w kompetencje ludzi, w kompetencje rodziny też. I w związku z tym wraz z upadkiem monogamiczności i małżeństwa tej monogamii dożywotniej upada też autonomia rodziny. Upada idea własności, upada też w związku z tym idea wolności. Prerogatywy rodziny są przenoszone na państwo i o ile Konieczny mówił, że prawo prywatne właśnie dotyczące rodziny jest inne od prawa publicznego i tu rodzina cieszy się pewną autonomią, pewne zwyczaje są właśnie zwyczajami, których państwo nie powinno zmieniać, o tyle oczywiście w krajach protestanckich to małżeństwo zaczęło być postrzegane jako kwestia tylko rodziny i to państwa, przepraszam, i państwo decyduje o tym prawie dotyczącym rodziny. To widzimy w krajach protestanckich, w takich krajach jak Niemcy, gdzie już rodzina nie ma żadnej autonomii, gdzie w każdej chwili służby mogą odebrać dzieci rodzinom, rodzicom pod każdym argumentem. Tak jest też w krajach skandynawskich, gdzie też jest bardzo silna ta tradycja protestancka i zauważmy też, że w krajach protestanckich bardzo szybko wynaturza się koncepcja narodu jako takiego. To znaczy, o ile zdrowy nacjonalizm polega na tym, że kochamy swój naród, przy poszanowaniu oczywiście innych narodów, o tyle w krajach protestanckich ten nacjonalizm się wynaturza w taką ksenofobię, w umiłowanie własnego narodu przy braku szacunku do innych narodów, a to się bierze z tego, że tak jak w protestantyzmie, który bazuje na cywilizacji bizantyjskiej, żydowskiej, nie szanuje się, nie rozumie się znaczenia rodziny, tak? Bo tak jak nie rozumie się znaczenia małżeństwa, tak samo nie pojmuje się właściwie narodu i na sposób żydowski, starotestamentalny pojmuje się naród jako plemię, które ma obowiązki tylko wobec samego siebie, gdzie Żyd ma obowiązki wobec Żyda, ale nie wobec Goja, gdzie jest jedna etyka wobec swoich, a druga etyka wobec innych. I w społecznościach protestanckich, przepraszam, bardzo szybko doszło do głosu to myślenie i wszędzie, gdzie pojawili się protestanci, tam pojawiło się jakieś prześladowanie, dyskryminacja tych, których nie uznawano za chrześcijan, czy nawet za protestantów, a więc oczywiście katolików w krajach protestanckich, ale także w Stanach Zjednoczonych od razu prześladowania Indian, uznawanie, że to w zasadzie nawet nie są ludzie, nie mają swojego prawa. W Australii prześladowanie aborygenów, w Szwecji prześladowanie Samów, w RPA prześladowanie ludności poprzez Burów pochodzenia holenderskiego, którzy wprowadzili tam apartheid. I oczywiście apartheid można wskazywać i na pewne pozytywne strony tego rozwiązania, bo przynajmniej był tam jako taki porządek, a teraz, kiedy tego apartheidu nie ma, wiemy, że biali rolnicy są mordowani przez tamtejszą ludność w ramach jakiejś zemsty. Natomiast ten apartheid wyrastał jednak z pewnego protestanckiego rasizmu, który jest tam bardzo silny. I to też widać, jak byłem w Holandii, społeczeństwo niby wielokulturowe, gdzie jest bardzo wielu mieszkańców Surinamu, bo Surinam był kolonią holenderską, pokrzywdzoną bardzo przez Holendrów. Zresztą zauważmy, że Holandia, chociaż takim małym państwem jest i była, miała bardzo dużo kolonii i bardzo źle
traktowała ludność tubylczą. I też ostatnie kolonie stracili dopiero po II wojnie światowej na wyraźne żądanie Stanów Zjednoczonych i pod ich presją. Natomiast Holandia była zmuszona przyjąć mieszkańców Surinamu, bo wskutek ich polityki to ten malutki kraj w Ameryce Południowej doznał olbrzymich szkód, ale to jest dalej do dzisiaj pewna ludność drugiej kategorii. I też usłyszałem tam od Polaków, którzy tam mieszkają od lat, że ci mieszkańcy Surinamu, ale oczywiście nie tylko, bo dotyczy to także Polaków, dostają w szkołach holenderskich gorsze noty, żeby nie dostawali się na studia, bo też trzeba pamiętać, że w Holandii jest taki system, znowu bardzo niesprawiedliwy, edukacyjny, że niezależnie od tego, jakie uczeń ma oceny, to jeśli chce się dostać do lepszej szkoły, musi mieć zgodę nauczyciela prowadzącego. On wystawia opinię. No i teraz oczywiście, czy to mieszkańcy Surinamu, czy to Polacy, rzadko dostają pozytywne opinie od nauczyciela, nawet pomimo dobrych ocen, nie mogą wybrać dobrych szkół, dobrych studiów i tak dalej. Zresztą ten rasizm holenderski widać na prawie każdym kroku. I tak mi też opowiadano, że no to już takie oczywiście szczegóły, że bardzo źle widziane jest to, że ktoś mówi po polsku na ulicy i tak dalej. Natomiast jest to wynika z przekonania holenderskiego, że jeżeli ktoś mieszka w Holandii, to jest automatycznie Holendrem. I to nieważne, że on nie czuje się Holendrem, że czuje się na przykład Polakiem, ale tam jest właśnie to plemienne podejście. Jesteś u nas, pracujesz u nas, tworzysz naszą społeczność, czyli jesteś Holendrem, tak? I nie powinieneś afiszować swojej polskości, nie powinieneś mówić, że jesteś Polakiem, powinieneś się zasymilować w całej pełni, to znaczy wyrzec się polskości, a jak nie, no to nie jesteś tu mile widziany. To jest zupełnie inne podejście niż w cywilizacji łacińskiej, niż gdzie w Polsce, gdzie my nie nastajemy na ludzi, żeby nie wiem, żeby wyrzekli się tego, że pochodzą z Francji, że są przywiązani do francuskiej kultury, że są Francuzami mieszkającymi w Polsce. Przepraszam, Michale, 5 minut. 5 minut, dobrze. Czyli przechodzę już też do pewnej sprawy współczesnej, która mi bardzo leży na sercu, której poświęciłem połowę książki Rodzina Ostatni Bastion. To znaczy, wydaje mi się przerażające to, że dzisiaj niestety w kościele nawet katolickim podważa się w wielu kręgach tą monogamię dożywotnią. I to widać na przykładzie tego rozwiązania, które przyjęto w wielu krajach, w wielu episkopatach, takich jak Niemcy, na temat przyjmowania, na temat udzielania komunii świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w nowych związkach. Dlatego, że za tą praktyką stoi milczące przekonanie, że właśnie małżeństwo nie jest dożywotnio nierozerwalne. Dlatego, że jeżeli Kościół udziela komunii osobom żyjących w drugich związkach, nawet po jakimkolwiek okresie pokuty, ale osobom, które żyły w małżeństwach ważnie zawartych, to znaczy, że ten ich kolejny związek też jest małżeństwem, prawda? Bo tylko w małżeństwie można żyć jak mąż i z żoną i tylko w małżeństwie, żyjąc jak mąż i z żoną, można przyjmować komunię. Więc tutaj taką furtką wprowadza się rozwiązania, które podważają tę monogamię dożywotnią, podważają fundament cywilizacji łacińskiej, podważają także inne fundamenty tej cywilizacji. I wydaje się, że jest to wpływ niestety protestantyzmu i cywilizacji także żydowskiej, bizantyjskiej, która za nim stoi. Bo oczywiście Koneczny mówi, że w cywilizacji żydowskiej ta monogamia może być nawet dożywotnia, ale zasadniczo Stary Testament dopuszczał pewne rozwody i dopuszczał pewną monogamię, dopuszczał pewien fakt, że właśnie monogamia nie musi być koniecznie dożywotnia. I podobnie zresztą w innych religiach, czy to będzie kultura arabska, cywilizacja, muzułmańska, cywilizacja arabska, tamta monogamia też jest warunkowa i niekoniecznie jest dożywotnia. No w islamie można mieć do 4 żon. Więc i to też przez wpływy islamskie, przez napływ imigrantów widzimy, jak te pewien style życia się u nas
upowszechniają i teraz wydaje się, że właśnie ochrona tego małżeństwa monogamicznego, ochrona jednak tego, że małżeństwo musi być nierozerwalne i to musi być dożywotnie, jest rzeczą podstawową, żeby ratować naszą cywilizację i w pierwszym rzędzie należy sprzeciwić się niestety tym praktykom, które dzieją się w Kościele, może jeszcze niekoniecznie w Polsce, ale w innych krajach, dlatego że jest to praktyka podważająca same fundamenty cywilizacji łacińskiej. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za wystąpienie. Jeszcze chciałem pokazać Twoje książki, bo już zabierasz. Rodzina, ostatni bastion Michała Krajskiego. Michała Krajskiego również Luter i Różo Krzyżowcy oraz wywiad przeprowadzony przez Michała Krajskiego z księdzem Tomaszem Jochemczykiem, w zasadzie księdzem trojga imion. Tomasz Józef Michał Jochemczyk. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o... Za chwilę będzie przerwa, natomiast polecam również książki z naszej serii wydawniczej Gorące tematy. To są książki, które ja kiedyś wydałem 25-24 lata temu jako wydawnictwo Fulmen. Teraz je wznawiam. Do tej pory wznowiliśmy dwie książki z posłowiem nowym z września ubiegłego roku, ojca Michała, to znaczy dr Stanisław Krajski napisał posłowie. To jest książka Arnaud de Lassy, New Age, Nowa Religia. Druga książka to jest książka ze wstępem pani dr Miry Modelskiej-Kricz, Hitler założycielem Izraela. Taka książka wydana na 70-lecie państwa Izrael. W prezencie dla tej państwowości. To bardzo, bardzo ciekawe rozważania. Trzecia książka z tej serii to będzie książka Pierre de Villemarais, Źródła finansowe nazizmu i komunizmu, gdzie po prostu wybitny znawca problematyki komunizmu, zresztą był oficer służb specjalnych francuskich, opisuje, jak te same amerykańskie banki finansowały zarówno rewolucję bolszewicką, jak i później NSDAP i Adolfa Hitlera. Cywilizacja żydowska, polecam, trzytomowe dzieło Feliksa Konecznego jest do nabycia, a także z innych książek, tych, o których jeszcze nie mówiłem, i autorów, to poleciłbym jeszcze dwóch autorów, mianowicie Henryka Pająka, człowieka, który ukazuje różne zagrożenia płynące z masonerii, z syjonizmu i tak dalej. To jest akurat jedna, to jest najnowsza jego książka, Idą po Polskę. No nie przez przypadek zdjęcie na okładce przedstawia prezydenta Izraela Rivena Rivlina oraz szefów służb Mossadu, Armii Izraelskiej, Shin Betu i tak dalej. A także zupełna nowość wydana w tym tygodniu, Białe plamy polskiej historii, szkice historyczne autorstwa doktora Jaśkowskiego. Myślę, że też bardzo ciekawa pozycja, też osoby, która nie tylko walczy o zdrowie Polaków, walczy ze szczepionkami, walczy z GMO, ale także stara się w swoich pogawędkach przypominać, no właśnie, nie spiskowe teorie, ale właśnie spiskową praktykę, która w życiu naszego narodu się często pojawiała. Proszę Państwa, zarządzam 15-minutową przerwę kawową. Zapraszam na herbatę, kawę, ciasteczka, a po przerwie około godziny 13:50. 13:55, zobaczymy jak nam się uda, pan redaktor Wojciech Reszczyński. Dziękuję bardzo.